Siemaneczko, z tej strony Agromat i cześć, znany nam sąsiad złodziej. Dzień dobry. W dzisiejszym odcineczku postaram się jakimś cudem wyzbierać belki na dedyku. Więc no, z góry przepraszam jak coś no będzie się odwalało i będzie dwocięć, no ale belki i dedyk mamy lekkie ścinki, no i kurczę powiem tak. Co? Ja wiem. Postaram się, zobacz, byś na multi pewnie też tak samo było, byś otworzył mapę, mordo. Nie, no po prostu mapa nie chciałem. Ogólnie przynajmniej za jakieś dziwne takie przeskoki grafiki, ale mam coś z shaderami, że mi co kilka sekund jakby działa, a co kilka nie. Natomiast no z góry przepraszam, muszę coś robić z tym. Dobra, dzisiaj ogólnie w akcji ładowareczka oraz Ursusik z kronką, to dzisiaj jak zdążymy, bo na pewno zdążymy, pozbieram sobie wapno. Pozbieram wapno. Rozwalę wapna pola. Poza odcinkiem skopałem po wielu trudach całe ziemniaki. Naprawdę weźcie mi tu, wychwalajcie mnie, bo to była męka pańska. Też ogólnie resztę ziemniaków posprzedawałem, tak jak to powiedziałem po poprzednim odcinku Michała. Co? Nie muszę ani wapno dawać, ani orać. Nigdzie? No. A ja muszę na dwóch polach. Jezu, ty masz wszystko lepiej na tej serii na razie. Tak się nie robi. No nie wiem. Kurde. Chyba kredytu. No dobra, ale no tak, jak mi zapiął pasami, no to tabelka mi tu nie wejdzie, no to jest naturalne. Więc no zobaczymy jak sobie tymi belkami, ale mówię, to ja tych belek nie widzę w dzisiejszym odcineczku, bo już to widzę jak zbieram po jednej belce, jak mi to wszystko spada. No ale zobaczymy. I co działać ten normalnie 2T? Co mi działa? Co? Congratulations. Dobra, jestem po krótkim cięciu, no ale na to w ogóle muszę zapinać belki co chwilę. Ale chociaż ja na przykład z Kubą zbierałem na lubelskiej, nie? I graliśmy bez dedyka. Kurde, normalnie zbieram belki, nie miałem żadnych lagów, on też nie miał, no ale to jednak nie lubelska. No ale cóż. A powiem ci, ta ładowarka źle te belki nabija. Nie jest to fajne. Znaczy ładowarka jest przystosowana, że musi mieć dwie belki jakby na turze. Znaczy na tym, na ramieniu, nie? Nie. Ale w sumie te przeje by się tu zmieściły raczej. By się zmieściła to jeszcze jedna, była jakby cztery na dole, ale by trochę wystawała, a nie chcę po prostu mordy ryzykować i zrobię to tak normalnie, jakby realnie. Teraz wiesz co miałem? Teraz miałem laga, ale takiego prawdziwego laga, nie ścinka. To więc tak, no myślę, że mamy ile zasad będzie gdzieś tak minut odcinka dopiero, no to gdzieś pół odcinka cebelki, pół odcinka wapno. No a w kolejnym odcinku u Michała będę raczej zajmował się... Chyba będę zajmował się gruberowaniem na moim polu, albo... No zobacz. A nie, zwierzęta będę przewoził, tak, bo ja zwierząt nie mam. A trzeba mam... Ja będę chyba albo kosił trawę. Albo sprasował. No. Dobra, mamy już nasze, że tak... Jeszcze prasowanie z ten... Łatwe. Nie, chodzi, że... No, czekaj, jak to powiedzieć. No jest po prostu jako pierwsze do zrobienia, o. A czemu tak? No bo trawę mam. A no w sumie tak, no tak. A w sumie nie potrzebujesz. A jednak pola by się przydały. Więc co najwyżej zrobimy, jakby w kolejnych odcinkach zaczepimy dwie przyczepy do siebie i będziemy zbierali ja ładwarką tym New Hollandem. Będziemy zbierali tą słomę. Tak najłatwiej to zrobić, tak? A ty już wtedy będziesz miał tą przyczepę czy dalej tą kronkę? No raczej chyba kronkę. No bo teraz nie potrzebuję w sumie na kukurydzę trochę kupię tą, wiesz? Ale w sumie damy radę, bo jednak tą ładowarką teraz się przyzwyczaję zbierać, to będę umiał już, nie? Wiesz, ja nigdy nie zbieram ładowarkami. Nigdy w życiu. U mnie na dół wchodzi 3 i tam pół. Ty na tym polu mamy jeszcze jedną twoją trawę, to tego sobie ją jakieś przypojeć po nią, nie? Czy coś? Ja jej nie widzę. Ale no i no nową wyplułem, bo ci zostało sobie zbierającej trochę tego. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? No to muszę też sobie jakiś dzień podjechać po nią, dobra. Będę dał na przyczepę 10 bel i będę brał dwie natura. Jak to pozbieram, to wyżej przejdziemy do wapna, bo wapno muszę ładować niestety ładowarką, chcąc nie chcąc, bo ładowarka... No mam bugi, więc no tak to powinno być. Ej, jesteś zalogowany na dedyka, czy nie? Tak. To zapisz, bo nie jestem zalogowany. Nie. Ja też nie. To zaloguj się najwyżej, co? No jakbyś mógł, mordeczko. No ja za chwilę będę chyba zaczynał powoli się wyżej pokój jakiegoś. Ja właśnie nie wiem, co... Ja bym też poszedł rzepak, ale wiesz, jak... Ja tak będę... Ty masz bronę wirnikową, nie? No. Ona od razu uprawia, no ale gdzie? No po ścierniku nie wiedziesz, nie? Musi nawet nie. Gruber napisz. Ja tak zrobię to, że to było jednak realnie, nie? Bo to jednak polska seria. Ja właśnie też takie coś zrobię. Pójdzie po betonie. No zobacz, kiedy to się... Ogólnie na to mam belek jeszcze dwa. A w sumie tu dużo mi nie zostanie, więc spoko.
Ja ci powiem, że jak tak jadę z Wimizonem, to jest klimat. Jest klimat, mówisz? No, jest klimat. Ale taki chłodny, nie? Chłodny klimat, no za oknem to jest chłodny. Ogólnie no, to jest kolejny odcinek z tej serii. Jest. Ja nie wiem, jaki odcinek z tej serii jest, bo tak się to odcinek nagrywamy, nawet nie wiem. No ale seria raczej się wam podoba. Nie chcę się zalogować na debil. Tak. Jakbyś zapisywał, to mów, bo ja te belki zbieram, że wiesz, nie? To powiedz mi, jakbyś zapisywał, co? No to ja teraz mogę, dobra? Dobra, to już. Już? No. Zapisałem. Powiem wam, ogólnie mam plan na nowy nabytek. Już mogę wam go zdradzić, raczej za niego co kupimy John Deere'a. A potem tego klasa z tego paku, co mamy, nie? Tego. Wgramy go tu. Co? Znaczy i ten klas będzie ten z turem, ten mały, tego chcę. Bo ty masz turem małego, nie chwalę, to po co ci ten mały, nie? Tak. Dobra. Pierwsze 10 bel, no to wygląda troszeczkę brzydko, przyznam się, no ale derdek i belki, no nie polecam. Ej, ja nie mam miejsca, gdzie to układać. Do silnika. Znaczy już wiem, gdzie nawet chyba. Na takie miejsce będzie zawsze... Nie, nic nie wykorzystane, tam co mną sobie stały debeleczki. Powiem tak, ten Ursyn ma już ponad 3 godziny, ale mój ten Ursyn na razie najwięcej z wszystkich traktorów, no ma do roboty trochę. No tak, no gdybyś robił te wszystkie pola, bym miał dużo, nie, ale jedno ci skosiłem. Nie, tego swojego klasa trzeba będzie do mnie sprowadzić. No. A ty tam masz w tym klasie, że header się sam dopina do wózka? Nie. No tak, bo w Tucanu tak będziesz miał. No tak, bo jakieś właśnie ktoś kupi Tucanu, tak myślę, mówię, tak już przyszłościowo sobie myślę. Jak widzisz, to już po prawej mojej stronie 60 stoi z rozsiewaczem Antkiem. A myślałem, że z Anką. Nie, Ank, teraz też na A, ale teraz wziął chłopczyka, już nie chcę dziewczynki. O ja teraz ja się zmieszczę. Z belkami w tutaj. Ja nie. Zmieściłem się. A nie! Nie! No, bo ty nie zmieściłem się! Ja... Nie. Ja nie wiadę ty. Ja nie mam przyczepę, co nie? Ja się nie zmieściłem. Ty, zablokowałem się, yeah, ale... Jezu, to za debil. Dobra, mordy, jesteś po krótkim cięciu, niestety, no... Mieliśmy problemy, jak wjechać Ursusem na gospo. Ale daliśmy radę, znów jesteśmy. Teraz idziemy do ładowareczki po dwie belki i już zjeżdżamy też na gospo, zacznijmy to wapno. Resztę belek chyba wyzbieram na odcinku Michała. Bo nie będę wam psuł oczu. Tak to inno. Powiem tak, ta ładowarka nie jest zła, ale trzeba się przyzwyczaić do sterowania nią, bo ona ma też to ruchome ramię. No i też jak się klikną niechcący myszką, to się te belki obracają, jak koło Macieja. Takie koło autobusu kręcą się. Michała dzisiaj bajzonuje dalej, tak? Ostatni pole. A się cieszę, ogólnie to będę miał tak, po ziemniakach chyba zasieję soję. Ja właśnie rozmyślałem, kurwa, co tam już zacie sąsiedzi, ale stwierdziłem, że soja, bo jednak soja jest trochę dochodowa. A muszę się odkłonąć tych ziemniaków, bo tych ziemniakach trochę straciłem czasu i tak dalej. Jezu, co ja zrobiłem mądrego? Czy to nic mądrego nie było, tego zacznijmy. Ach, no mówię, no... Chyba nie zjerowisz mądrego. W dzisiejszym dniu to nie. Dzisiaj ogólnie. Jezu... Dobra, jeszcze te belki tego ułowę sobie takie. Trochę nierealnie, ale już no, nie ma innej rady. Nie będę się z nimi cały dzień... Ale muszę odłączyć telefon, bo nie mam gdzie... nogi dać. Myślałem, że klawiatura jest niewyłączona. Nie, bo nie mam gdzie nogi dać. Dobra, bierzemy dwie belki, jeszcze zostaną raz. Dwa, trzy, dobra, gdzieś około 10 jeszcze po jeden transport i będę miał te belki ogarnięte, więc Bóg zapłać. Dobra. Lecimy już z tą ładowareczką i za chwilę zmieniamy z wideł na wideo do palet i będziemy ładowali wapno. No i myślę, że w moim kolejnym odcinku, no, gruberowanie musiał zrobić, ale czy to się uda, to nie wiem. No gruberowanie albo wirnikową, zobaczymy. Bo jednak... Nie bądź rolnikiem z mojej miejscowości, co na zasiady zboże do uwagi. Znaczy ja bym musiał z tą broną aktywną przyjechać tam to po wapnie, żeby to się zmieszało to i po ranę.
Ale myślę, że to może dopiero wiosną, bo to na razie tam nic nie będę na tym siał, bo tam musiałeś posiać dopiero kukurydzę w kolejnym roku, więc no zobaczymy. Ja w tym roku 10 hektarów zbiornikowo robiłem. A ty siedzisz jakieś na tych trzech po siedzieć rzepak? No chyba tak. Właśnie nie wiem, co ja tam zaśpiewam. Ja bym na twoim miejscu na tym najdalszym posiał rzepak. To będzie najlepiej, Na bo trzydzieści tam nie teraz kosisz. jeden. No, no, co na Bo tam jest trzydzieści jeden. najdalsze pole i nie trzeba wieść wozić tego, ani słomy niczego, nie? Co my tam? No, to jest tam raczej zasiejesz może. W ogóle teraz chyba pójdę ogólnie w rzepak. To znaczy ja no nie wiem. No ja Bo raczej ja też też. nie chcę. Nie chcę na razie tak mieszać tymi. Po rzepaku jęczmień, dwa pola. Ale tu będzie na przykład soja, to będzie teraz kosza. Okej, dobra, ja na razie morce belki tam koło sobie po prostu koło mojej Anki. Potem znajdę gdzieś na niej miejsce do układania, po prostu na razie gdzieś były i nikomu nie będą przeszkadzały, czy tyle będzie dobrego z tego wszystkiego. Ale z kwiatkami pachnie w tym kole. Czym? Skarpetkami? Z kwarkami. A, z skarpetkami. Skarpetkami. Oni sąsiad wyjeżdża w Holandii. Z turem z kurde. No. No z przysiadą na dole. Jak u ciebie normalnie, ale ty nie masz na dole. No tak. No. Ja muszę do dużego. Ale mój New Holland jest nowszy. No, Tu ty to masz. jest TM chyba 140. No chyba, że tak. Dobra. Ach, no dzisiaj o wszystkim i o niczym, bo tak szczerze to sam nawet nie mam o czym gadać, no bo jednak te belki mnie zestresowały trochę i to wszystko. No, ja dzisiaj byłem na bazarku Mariano Paziwa. Tak, kupił podróbkę. Czego kupiłeś szampion? Czego kupiłeś podróbkę? Jordano. Jordana, nie, Miałem myślałem coś. mieć wiedzieć w ciągniku. Dobra, Bo no. podróbka Jordana do niczego się nie nadaje. No dobra. A zlecę do rozsiewacznia. Ogólnie rozsiać tylko mieści 600 litrów, więc będę rozsiał to 2 lata, no ale cóż, życie. A co to? Aha, no tak, bo. No. Ty! Mam już 400, mam już 60%! A dopiero co weszłem. Nie wiem, czy 2 to mi wystarczy, mam nadzieję, no ale zobaczymy. Mój John Deere już ma 1,8. Ej, ty byłeś rozsiał New Hollandem, nie? Bo no, masz taki rozsiał tak jak ja, zapomniałeś by, nie? No właśnie. Nie mam czym załadować. To załaduj. O. To sobie powróci moją koparę najwyżej, co? No zobaczę, bo. O Jezu, nie zmieściłem się John Deere'em pod górę. Fajnie. Mógłbyś Nie zapisać wiem. Gierosławę, czy nie bardzo? Co? Zapisz Gierosławę, co? Dobra, uwaga. Ogólnie, jak widzicie, usta nam się nie brudzi na biało, ponieważ mówię, nie miałem moda niestety na to, ale no dajemy radę. Ale ta grafika jest brzydka, niby te shadery, ale te shadery mówię na tym multi działają jakby nie mogły. Nie, znaczy, mam coś nie tak, muszę nawet pomyśleć nad tym. Ja nie wiem, ja nie mam shaderu. Nie, ja muszę John Deere'em teraz odjechać. Tu się nie zmieszczę. Dobra, a nas na szybkości podjeżdżamy. Troszeczkę przesadziłem z wysokością tego, no ale. No i tak to dzisiaj będzie, mówię, resztę odcinka poświęcam to wapno, mam nadzieję, że się to skończę robić. Miałem ilomy odcinka, tak gdzieś do 25 minut ogarniemy, czy to wapno fajnie by było, chociaż mówię, tego wapna jest tutaj za dużo. Znaczy za dużo wapna, no chodzi mi, no to pole jest no dość duże. To no rozsiewasz, no raczej powiem tak, na razie mnie tam rozsiewać przy 60, ale potem, wiesz, 160 zmienić, na przykład, po prostu chcę potem zrobić tak, że mój duży urs będzie gdzieś rozsiewać na jakimś dużym już wtedy, nie? Ja sobie ten będę chciał tego kuna. Znaczy, ja bym chciał chyba. Może być też ten kun. No nie wiem, ten fajny jest. Albo jakaś Amazonka, zobaczymy. Bo wiesz, teraz mamy. Ty masz Antka, ja mam Antka, co nie? Mhm. I wiesz, możemy zrobić tak, że do Wiesia, który idzie do sklepu, złożyć jakby dwa, wiesz, że we dwójkę dwa zamówienia. No. Może będzie tani coś. No nie, zobaczymy, ale mówię, na razie rozsiewacz mi wystarczy, bo mówię, jakoś nie mam dużo tych hektarów. Wiesz, który ten. Czekaj. No ten, co ma Wiesz, regulowaną, ten. no wiem jaki. Od Mefiu chyba. Ty, ale to jest masakra z tym wapnem, to jest bez sensu takie. Ja już, w przeciągu 5 minut, ja już jadę trzeci raz się zatankować. No ale cóż, no takie uroki naszej wsi tutaj. No.
gdzieś pojechał sąsiad, obalę. Nie wiadomo gdzie. Dobra, lecimy. No mówię, ja mam fajne plany na gospodarstwo, tylko mówię, ja bym chciał kupić 200-konny ciągnik. Co? Jest cena na pszenicę na destylarni. A jaka jest? 1300 prawie. No to może... Na elewatorze wschodnim rocznym, z 900. No to wolno by było to sprzedać nawet, nie? No ale no, ja bym musiał, kurde, jedną krągą to włożyć, albo kupię nową przyczepę, o. Sobie chyba tak bym zrobił. Ale znów jej tutaj nie mam wygranej, no kurde, no. Wszystko z niej siak. Soja jest 3200. Mhm, fajnie, że nas wszyscy mają z nas soję jak szlak. No ale ja te soje bym chciał zacząć, no ale zobaczymy. Dobra, to jak dochodzi do 3200. Spoko. Zapisz, albo dobra, jeszcze nie musisz. To w tej twoim odcinku już wiesz co byś robił, czy jeszcze nie zdecydowałeś się? Prasowo. Bo żniwa byś robił dopiero jeszcze raz w moim odcinku, no to wygląda. Jak? No a pewnie dzisiaj nie skończysz w moim odcinku. No nie. No właśnie, no to byś, no to ja... Ale byś miał tak... Poza odcinkiem. No nie, no nie ma czasu. Czemu? Poprasujesz tamte dwa pola najwyżej. No. To se klasem zjedziesz. Znaczy... Ja klasem zjadę, ale header do ciebie nie? Nie, bez zostaw był u ciebie. No dobra. No nie ma sensu, wiesz, to będzie stał wózek, a tu coś. Jak znów na przykład będą kolejne żniwa i zaś na przykład znów tobie pomagać jako pierwszemu, no to patrz. No to... na się zostanie. Tylko nie rób więcej ziemniaków. A czyli dopiero za dwa sezony, w tym kolejnym sezonie na pewno nie. Jak się skończą dla świn. No, zależy. Nie, na początek około 15 świn. Ja mam owiec 6. Tak, ale świn potrzebuje trochę więcej, to są, i to są tańsze te zwierzaki, nie? Chyba jest nudne to rozsiewanie, muszę cały czas tylko jadę i no i znów się skończył bałku, no i fajnie. Serio. No. Ale się powiem, że tu bizonem to jest przesrane. No nie przesadzaj, lepiej niż Anną. Dobra, zapisz mordeczko. No to jest, mówię, no mówię, przyznaję się, bez bicia to jest jeden z gorszych odcinków z tej serii, no ale tak wyszło, no i co? No i wiecie. Dobra, podjeżdżam pod tego. Pod wapienko. Oj, skończył się pierwszy bug. No daj, bug ma 2000 litrów, a ja mam po 600, no to... Dobra, idziemy do ładowary. Znaczy ładowarka, to jest kopalka... Nie, to jest, ani to nie jest kopalka, nie ładowarka, to nie wiem, co to jest. Cyklon. Cyklon. Tak, cyklon B. Dobra, mamy jednego buga. Zostanie 5 bugów, no to dobra, aż tak źle nie jest. Aż mogło być gorzej. Wracam. Ja myślałem przez chwilę, czy nie kupić tego dużego rozsiewacza z agromasza, tego ciąganego. Ale no ciągany rozsiewacz to mi trochę tak kurde, no... Nie wiem, nigdy... No to, no nie wiem, myślę dopiero na tym, to się jest temat tak... Myślę. Zdarza mi się, spokojnie. O, widzę cię. O Boże. Ciągnik sam jedzie. Fajnie się bawi. No, ciebie nie widać, bo przybliżyłem sam. Ciebie nie ma w ciągniku. Widmo ciągnik. Widmo Ursus. Ursus widmo. Ursus Borska modzy. No tak, ja tu mam wszystkie polskie modze, a ty wanej nie masz, ja mam dwa Ursusy specjalnie. Ja mam bizona. A ja mam Sipmantka. Polska moc. Ja mam bizona, Sipmę. Ty masz Sipmę. To by było tyle. Ty masz Sipmę. A, rozsiewacz, no. No. Jak myślałem, że jakąś prasę, jak mówię, jaką prasę? Mam tego. Metal fochę. Kosiarkę. No jest... czego? Sam masz. No. I metal fochę masz też. Też jest polskie. Metal? No. Polskie? No. Tak.
No tak, Metal Tech i Metal Fach to są polskie Zasław na przykład i Wielclonka, to samo, prawda? Są takie 4% z polskich tych przyczep. Z polskich co jeszcze mam to John i... Jan dwukołówkę. Jannę. No. O, wraz już idzie ścieczkarnia, bo nią myją po sezonie, więc no idą, przepalają i no, to jest taka akcja. Nie, ja muszę do Bizona kupić ścieczkarnię, chcę rzepak. No w sumie tak, bo i tak trochę ciężko by było, gdzie. No. Jezus Maria, kolejne wydatki. No nie, ja mam więcej. Mówię właśnie, będę tą kronkę wymieniał, bo ta przepaść. Ale debugi już sobie kupiłem do siebie. Nie kłam, to są palety. Sorry. No właśnie, bo ludzie będą. Ła, jak ty wymawiasz, ja fajnie, że mi to ludzie wypominali. No paleta, ale tam jest Big Bag. Tego, pan paleta z tego ze Spacona. Wiesz co w paleta. No masz chyba 1.6, oprócz tego i będę to pole wreszcie zrobione. Bo to naprawdę jest istna masakra. Dobra, ja tu chyba 10 razy ten rozsiewacz załadowywał na to pole, serio, tak? No tak, bo ty nie masz nastawek. A ty masz? No. Ty, czemu ja nie mam? No nie kupiłeś. Ty może kupię właśnie, to też taki wydatek taki jeden, ale... No już dobra. Samo jak ja się szkarnię do tego. No jo. No i co mordy, to było na tyle z tym odcinkiem, więc co, do kolejnego odcinka, na razie, cześć! Do widzenia.